A, no tak. A, widzisz, Grzesiu? Bambleo! Bambleo! Ty, nie zwróciłem na to. No, bo kiedyś był tak narożnik. No wiem, pamiętam. A ja wyglądam jak taki ten. Siema, warianty, kurde. Piona, Grzesiu. No, patrz, to jest Grzesiu, sięgnąłem go z dalekiej północy. Słuchajcie, mamy dzisiaj dla was grube kalibry. Mańka mogła, chociaż na stół prosiłem, żeby przygotowała stół, a stół jest upierdzielony jak u Durczoka, no zobacz. Dlatego dobrze, że wyrzutnie zasłoniłem. No cóż, bywa i tak. Słuchajcie, mamy dzisiaj no, grube kalibry, coś co każdy lubi, dobre pierdzielnięcie, sowite pierdzielnięcie. Ceny prawdopodobnie podam wam podczas montażu, bo no Grzesiu przyjechał, ja dopiero co byłem na dworzu, świeżo fifila wawą. No a ile przypuszczam, no ta będzie kosztowała może 150 ze 180. To jest farba, bo malowałem dzisiaj ławkę od metalu i nie chcę w ogóle zejść, chyba rozpuszczalnikiem trzeba działać. No, przypuszczam, że one nie powinny kosztować więcej niż 200-240 zł, no chyba, że jestem w wielkim błędzie. No, sam to się sypie. A na pierwszy ogień mamy tak, kosteczka Mega Dominator, 16 strzałów, PSC 2003. Co na jej temat mogę powiedzieć? Gramaturka owego cuda, kurde, weź tu się odnać. No znalazłem rok produkcji 2023, gramatura 627,2. Powiem ci, ciężko jest stwierdzić, bo to 16 strzałów, dodać jeszcze 9 po 40 gram, no to tak w miarę wychodzi, jakoś tak 40-36 gram na strzał. Chociaż nie, to 16 strzałów, to nie. Teraz taka matematyka. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę tak produkować. Też nie chcę. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy, wyrzutnia, jeśli chodzi o szatę graficzną, taka zwykła, pospolita. No ale w takiej zwykłej, pospolitej kostce może się okazać, że jest dobry bebek. Grzesiu, opowiedz o swojej karnawałowej kostce. Ja mam profesjonal cut free. I for rzymskie. Cut free for rzymskie. Dobra nazwa, nie? Ale ma 15 szlaufów. No, ma 15 strzałów. Tamta miała 16. I ta, ta jest inaczej ułożona. Czyli będziemy zaczynać tak, 15, 16, 19. Tak, Aneku ma 585. No to tam widzisz, parę gramów więcej i ma 16 strzałów. A, no i kod produktu, czekajcie. PSC 2004, 2004. Tu było 2003, czyli ta była pierwsza, potem była ta. Tak. A Diamond Collection? O, Diamond Collection to jest silikon. Rok produkcji tego, panie kolego, to jest 2023, więc te kosteczki są świeże. Ale teraz przechodzimy do czegoś prawdopodobnie starego, które wyhaczyłem z półki, jak byłem w Ostrawie. To tutaj to jest 2019 roku, czyli to ma 5 lat. Czyli prawdopodobieństwo, jak taką kostkę byście kupili z partią 2023, jest bardzo, ale to bardzo wysokie, że nie będzie strzelać tak jak da. Co tu mogę powiedzieć? To jest tak. Colding Stars, chłodzące gwiazdki, 19 strzałów, Superior Quality. Superior Quality. Ja na tym YouTubie to się tak angielskiego wyuczę, że Superior Quality. No, tak ono się prezentuje. Mamy ląd podstawowy, ląd rezerwowy, to się szanuje. 19 strzałów, kodzik produktu. Ba! 194808. No ba jest, widzisz? Ba! 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 No, nie, to tam gdzie Gocha mieszka pod Ciechocinkiem, tam mówią jo, jo! Jo, 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 jo! My mówimy tak, oni mówią jo! Nie, ja też mówię jo. No bo się nauczyłeś mówić tam, jo! Ale nie o nich! Jo! No, wuchta wiary i te sprawy. Mi to się podoba, że w naszej pięknej Polsce każdy mówi inaczej. No co, 19 strzałów, gramatura 737,2 grama mieszaniki i to tyle. Zapraszam na mój to sklepu pirokins.pl, oczywiście zapraszam na Instagram, Mahony69 i kanał Mahony bez spiny. To tyle, co mieliśmy wam do przekazania. Gdzie te rakiety przyniosłem, bo dla wspierających nagramy takie śmieszne małe rakietki od importera w ogóle gdzieś Shanghai Line. O, Pawełek idzie. Wędkarz idzie, złapałbym. Jak ja lubię się oglądać, ja stąd to nagrywam, bo tak patrzę, ty, no dwóch debili, śmiałem się z byle czego, ja też się pośmieję.
My patrzymy przez okno, widzimy coś, oni tego nie widzą. My wiejemy do nich chuj niczego. Wyobrazili sobie jakieś kuku na mój, nie? No dobra, to ty, może zdjęć na miotórkę zrobimy? Myślę, że Pawełek idzie. O jest. O, staro się rano. A czekaj, gdzieś, weź tak kryja wsadź bardziej. Prawie. Woskowanie. No, no bo to ciężkie. Badylasz idzie? Człowiek klasu przyszedł. No, coś chcesz powiedzieć do kamery? Nie. Jak skromniutko dzisiaj, nie? Odpalaj! Professional 4! Odległość około 60 metrów. Mieliśmy jechać na naszą inną miejscówkę, a tam kochasie były. Piękna! Piękny brokaczek. No. Grzesiu! Dawaj kolejną, mordo. Dawaj, odpalaj kolejną. Teraz będzie ta 16 strzałówka. Dominator. Cicho, nie chcę głośno krzyczeć, bo Grzesiu panicznie boi się świń. A tutaj obok były dziki. Jak usłyszał strzelanie, uciekły. A jakbym mu powiedział, to on już by nie odpalił fajerwerków. Spierdzieliłby. On się panicznie boi dzików. O! Piękna! O, już. A dupnięcie ma fajne. Ale już to nie jest. O, ale te pierwszy krok był miodzią. O, good. Dobra, dawaj Grzesiu, odpalaj tą ostatnią. Byle szybko, bo jestem na ostrzale. Panie myśliwy, proszę do mnie nie strzelać. Dawaj tą ostatnią. Wy tutaj te dziki w moją stronę idą. No, ostatnia leci. Ta zabytkowa. O, brokaci. Klasyka. Długo się utrzymuje, ale nie jest zbyt duży efekt. Ale gęsty jest. I bardzo długo się utrzymuje. Ale nie jest zbytnio duży. Ładna była. Powiem wam, że ta jest ładna, ale jeśli miałbym wybierać, no to tak, Magic F4 najlepsza. Najlepsza, piękny ten opadający brokacik. Cud, miód i orzeszki. Ona po prostu była sztos. W drugiej kolejności dałbym tą 19, chociaż tutaj ten efekt nie był aż taki duży, ale był bardzo, bardzo gęsty i długo się utrzymywał. I na trzecim miejscu dałbym tego Dominatora, ze względu na to, że pierwsze efekty były naprawdę sztos, a później niestety troszeczkę zeszła z jakości, ale nie było tutaj, jak to się mówi, lipy, więc powiem wam tak, jeśli chodzi o Professional kategoria F4, tak to wygląda. Ode mnie ona dostaje ocenę dobre 9 z plusem. To jest taki zabyteczek, który no trudno będzie już dostępny, bo teraz przypuszczam, że inaczej będzie to strzelało, ale daję mu takie 8 z plusikiem. Mega Dominator dostaje 7. Grzesiu, a ty jak oceniasz? Ura, powiem ci, ten Professional. Tak. I to jest dwucelówa. No. Tym podobał mi się bardzo, tak jak początek. Ty mówiłeś, początek, tylko ten kurna trochę jakby za szybkie one były. Jakby one tak wolniej sobie trochę. Poczekaj, a teraz słuchajcie, jak się zwierzątka, bo jak tam żaby się pierdzielą. Nawet nie przestały na chwilę się dupcyć. Nie, bardziej zaczął bardziej. Tak. No bardziej i bardziej. Soaring Stars. Też fajny, gęsty ten efekt. Tak, tylko mniejszy był w porównaniu do konkurencji. Powiem ci, że te ostatnie te ze złotym migotaniem mi się podobały. Ale walizbuczyna. Te palmy ze złotym migotaniem, fajne były. Teraz coś ci powiem najlepiej.
jak ja tam stałem i ta pierwsza zaczęła strzelać, to obok w krzakach były dziki. Jak zaczęły spierdzielać, a tylko zacząłem tam się odzywać, bo nie wiedziałem, czy lecą na mnie, czy lecą w krzaki. I mówię tak, nie będę ci mówił o tych dzikach, bo to jak je usłyszysz, to spierdolisz na drzewo. No tego ci nie mówiłem. Gdzieś tam latały i potem już tak zacząłem sobie iść. A ja coś tam słyszałem. Tak. A ja przynajmniej ostatnio to już tak sobie idę do przodu, bo te dziki nie wiedzą, gdzie uciekać. A tak sobie pomyślałem, tak jak ten myśliwy, on gdzieś tutaj zawsze lata. No. Mówię, kurde, jak ten myśliwy gdzieś tutaj poluje na te dziki, je dokarmia, a ja latam na czarno ubrany, że mnie weźmie z jakiegoś takiego chudego odyńca. Mi odstrzeli, nie? Ale nie, na szczęście to nie jest to miejsce, gdzie on ma altankę. Nie, dobra, trzymajcie się. Ambonkę. Ciepło, altankę. Na razie.